szanowni, chciałem króciutko streścić nasze ostatnie spotkanie. Takie streszczenia będziecie dostawać po każdym poniedziałku, po każdej naszej lekcji. Chodzi o to, żeby móc uzupełnić, przypomnieć sobie na przykład przed następną lekcją o to, o co chodziło w zeszłym tygodniu. No a także niektórzy z Was będą pewnie chcieli dowiedzieć się troszeczkę więcej i temu te streszczenia i materiały do nich dołączone też będą służyły. Rozmawialiśmy o tym, co to są nauki przyrodnicze i co to jest fizyka i starałem się Was przekonać, że już bardzo dawno temu, 2500 lat temu wśród ludzi obudziła się bardzo, a w każdym razie mamy to zapisane, wiemy o tym z przekazów historycznych, obudziła się silna potrzeba zrozumienia świata wokół nich. Dostrzegali pewne regularności, o tym sobie jeszcze powiemy, ale na przykład nie trudno zauważyć, że Słońce na ogół wstaje zawsze po jednej stronie nieba, a chowa się po drugiej. I można to po prostu przyjąć jako fakt, ale można też zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. No i jest taki rodzaj ludzi, są ludzie z takim nastawieniem, którzy jak sobie to pytanie postawią, no to nie spoczną, dopóki nie znajdą jakiejś odpowiedzi, nie wymyślą sobie jakiejś odpowiedzi. W ten sposób powstała, można powiedzieć, filozofia, przyjaciółka mądrości z greckiego. No i warto pamiętać o kilku wybitnych filozofach. Mamy tutaj Sokratesa, ja linki do tych stron Wikipedii Wam dołączę do sprawozdania. Platona, którego uznaje się za ojca współczesnego sposobu myślenia. Następnie niesłychanie wybitnego filozofa Arystotelesa, którego można nazwać ojcem współczesnych nauk przyrodniczych, ponieważ zajmował się, stawiał sobie pytania charakterystyczne dla nauk przyrodniczych. Takie, dlaczego coś funkcjonuje, jak to wygląda, z czego składa się świat. No i miał niesłychanie nowoczesną potrzebę, wyjaśnienia tego, co widzi dookoła i przyjął, właściwie nie wiemy dlaczego, ale chciał wytłumaczyć istnienie świata i to, co widać, te wszystkie procesy, które są wokół niego, były wokół niego, za pomocą oddziaływań skończonej liczby elementów. No i przyjął, że świat składa się z czterech elementów, z ziemi, powietrza, ognia i wody i że wszystkie, nazwał to pierwiastkami i wszystkie ciała można rozłożyć na te cztery elementy. No i proszę zobaczyć, że tutaj zdał się nie tylko na swoją intuicję czy na swoje przemyślenia, ale polegał na obserwacjach, bo nauki przyrodnicze są obserwacyjne. Polegają na obserwacjach tak naprawdę. Obserwacje są najważniejsze, najgłębsze i najpiękniejsze przemyślenia, których konsekwencje nie zgadzają się z obserwacjami, przechodzą niestety na śmietnik historii nauki. No a Arystoteles patrzył na płonący ogień i widział powietrze w postaci dymu, który się unosi powoli i ognia, który musi być lżejszy od powietrza, bo wznosi się szybciej. Po spaleniu pozostają popioły, które spadają na ziemię i to jest ziemia. No i czasem widać, jak z tego, z tej
z tego polana płonącego wydobywają się krople gotującej się gorącej wody i para wodna, a właściwie już nie para wodna, bo ona jest bezbarwna i nie widać, ale już skroplona woda, do tego dojdziemy w swoim czasie. No więc w każdym razie uznał, że to polano składa się z czterech elementów, z powietrza, z ognia, z ziemi i z wody, no i proces palenia się tego polana prowadzi do rozpadu jakby jego na te cztery elementy. No, bardzo nowoczesna koncepcja, choć dzisiaj wiemy, że no nieprawidłowa. No i na końcu, no jeszcze właśnie Archimedes, niezwykle istotna postać, można powiedzieć fizyk stosowany, miał mnóstwo ważnych idei, ważnych koncepcji, przypisywane są mu praktyczne odkrycia, to znaczy przekształcanie, nie tylko zrozumienie praw przyrody, ale wykorzystanie tych praw przyrody dla użytku człowieka. To jest bardzo istotne. Tak zresztą dzisiaj rozumiemy rolę nauk przyrodniczych. Fizyka, chemia i biologia w sumie razem dostarczają nam na przykład niesłychanie precyzyjnych narzędzi, które pozwalają na tworzenie nowych leków, szczepionki przeciwko COVID-owi i tak dalej, i tak dalej. Już pomijając oczywiście fakt, że tak jak rozmawialiśmy o tym na lekcji, no w naszych domach mnóstwo jest takich magicznych przycisków albo magicznych maszyn, dzięki którym nasz styl życia jest możliwy. No na przykład jest lodówka, no pytanie dlaczego chłodzi, tak? Albo jest woda w kranie, ciepła, zimna, pytanie jak to się dzieje, albo jedziemy do szkoły samochodem. Nie jest to prosta sprawa, ponieważ gdyby tak usiąść, no część z was pewnie już jeździ elektrykami, ale gdyby tak usiąść na karnistrze z benzyną albo z ropą, z paliwem tego samochodu i powiedzieć jedziemy do szkoły, to oczywiście nic by się nie zdarzyło, prawda? Jest pewna tajemnica w tym silniku, jak to się dzieje, że ta benzyna jest przekształcana na możliwość ruchu, tak, wprawienia kierowcy i pasażera czy pasażerów w ruch. No i tutaj prześlę wam link do tego filmu, to jest zatrzymany fragmentu ostatniego filmu Indiana Jones and Dial of Destiny, na którym Indiana Jones spotyka Archimedesa. Tu widzicie scenę, tak jak wyobrażają sobie reżyser, Rzymianie oblegają Syrakuzy i widać tutaj jeden z wynalazków Archimedesa, maszyna miotająca płonące pociski, które trafiają w rzymskie okręty i topią je, podpalają je i topią. Rzymianie się tutaj wycofują. W końcu jednak podbili Syrakuzy i zabili Archimedesa, pomimo że wieść głosi, że dowódca tego wojsk rzymskich nakazał ocalić go, to jednak niewykształcony żołnierz spotkał starca, który tam coś grzebał w piasku i starzec prosił go, nie niszcz moich kół, bo wyraźnie Archimedes pracował nad jakimś geometrycznym dowodem, ale ten ściął mu głowę tak na wszelki wypadek. No i w końcu w tym długim szeregu wybitnych postaci motywowanych umiłowaniem prawdy jest jeszcze Hypatia z Aleksandrii, patronka naszej szkoły. Podobnie jak pierwszy w tym szeregu, Sokrates swoje umiłowanie prawdy przypłaciła życiem. Więc no nie zawsze było to dobrze widziane, to, żeby
jakby zajmować się to poszukiwanie prawdy i miłość prawdy i tą olbrzymią siłę, jaką ma prawda. Jak ktoś rozumie coś, to nie jest w stanie zapomnieć o tym. Często prowadziło filozofów, uczonych, prowadziło do kłopotów. No a potem żeśmy sobie obejrzeli kilka doświadczeń, linki do tych filmów, które ja tam nagrywałem, tak jak ten u siebie w domu, Wstający Bączek, też wam przekażę w tych materiałach. Oglądaliśmy Wstające Bączki, oglądaliśmy Panienkę, która po nalaniu wody odwracała się, chociaż nadal była naburmuszona. Oglądaliśmy fontannę. O, taką fontannę oglądaliśmy. No, ja nie miałem tak dobrego łańcucha jak Steve Moult. Nasza fontanna była troszeczkę niższa, ale mi się wydaje, że równie dobrze się wam podobała. Oglądaliśmy też reakcję chininy, barwnika, który nadaje tonikowi, bo ta butelka w środku wypełniona jest tonikiem, niebieską barwę i można było śledzić bieg światła tego laserowego wskaźnika. No po lewej stronie zielone to jest fluorescenina, a po prawej rodamina. I zdradzę wam tajemnicę, że kupiłem te barwniki i myślę, że spróbujemy zobaczyć ten obraz. To jest niebieski laser i tutaj rodamina świeci na żółto, a fluorescyjna świeci na zielono. No i to chyba były wszystkie doświadczenia, którymi się zajmowaliśmy. A, no oczywiście była jeszcze magiczna różdżka. Tak jak marzeniem człowieka jest posiadanie takich czarodziejskich mocy, na przykład Wingardium Leviosa, lewitacji przedmiotów. No, okazało się, że na fizyce to jest całkiem możliwe i jeszcze nie skończyliśmy się tym bawić, ale mam nadzieję, dobawimy się na spotkaniu w poniedziałek. No i będą też jeszcze kolejne doświadczenia. Chcę wam coś jeszcze pokazać. Wokół nas jest mnóstwo interesujących zjawisk i zdarzeń. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. No i tym poszukiwaniem tych zjawisk i objaśnianiem tych zjawisk zajmują się właśnie nauki przyrodnicze.